Przeganiały kurczaki, a nawet inne kaczęta naśmiewały się z niego i dokoczały mu na każdym kroku. Byłoby lepiej dla ciebie, żebyś poszedł gdzieś daleko, powiedziała w końcu mama kaczka. Do kogoż biedne kaczątko miało zwrócić się o ratunek? Płacząc, uciekło z podwórka i biegło na oślep tak długo, aż zupełnie opadło z sił. Znalazło się daleko od domu na bagnie. Przycupnęło w sitowiu, lecz wypatrzyły go tam dzikie kaczki. Jakiś ty brzydki, powiedziały na jego widok. Wyglądasz jak błazen, odezwały się młode gąsiory. Chodź z nami, a może rozśmieszysz jakąś gąskę. Wtedy rozległ się huk i oba gąsiory padły martwe na wodę, a ich pióra zaplamiły się. Zobaczcie, tyle samo książeczek każde z przedszkoli zdobyło. Brawo, brawo!